Beverly Kevin, Promise Me, w Tobie FM. Przepiękna balada lat 90. na naszej antenie, a przy moim telefonie, przy łączach internetowych, Jezu, jakie emocje, jakie podekscytowanie niesamowite, bo to naprawdę, wiecie co, są nieprawdopodobne emocje, bo człowiek, z którym korespondowałem mailowo, dziś się okazuje, historia pokazuje, że korespondencja mailowa i pasja do radia może zaprowadzić do własnej stacji radiowej. Hubert Radzikowski, witam Cię. Dobry wieczór. Jestem nie mniej wzruszony i nie mniej zadowolony, że po naprawdę wielu, wielu latach, bo my się znamy mailowo kawał czasu, mam przyjemność być gościem Twojej stacji. A pierwszy raz widzimy się i tak naprawdę, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale był taki czas, że kilka razy nawet do mnie dzwoniłeś z radia. No, wyobraź sobie, że pamiętam. I no, co mogę powiedzieć? No, to jest dla mnie też wzruszający moment, słuchaj, bo pisaliśmy ze sobą, słyszeliśmy się, ale widzimy się po raz pierwszy. Tak. A jednak widzieć się to coś zupełnie innego. No to taka namiastka w znajomości faktycznej, tak? Jeszcze przed nami jeden etap tej naszej znajomości. Musimy się spotkać kiedyś osobiście, ale to czekamy na zdrowsze czasy, tak. I na pewno do tego dojdzie. Bardzo chętnie odwiedzę Radio Z po latach, choć ty masz program w nocnych godzinach. Tak, bo ja jestem z natury nocny Marek, wiesz, i po tych wszystkich latach znalazłem swoje miejsce. Ja bardzo lubię wieczory, bardzo lubię pracować wtedy w radiu, bo to jest zupełnie innego rodzaju radio. To jest takie radio gdzieś tam podszyte intymnością, takim bliskim kontaktem ze słuchaczem. Trochę są poluzowane te ryzy takiego klasycznego, dziennego sznytu radiowego, także siedzę sobie nocą i jest mi z tym dobrze. Ale wiesz co, ja zupełnie Ciebie rozumiem, bo kiedy 6 lat temu zakładałem to radio, to w pierwszej wersji chciałem prowadzić program poranny. Ale po czasie stwierdziłem, że chyba najlepiej będzie prowadzić programy wieczorem. I chyba coś wiesz, jaki jest... w tym jest. Ja w sumie 10 lat spędziłem prowadząc programy poranne i wiesz, jaki jest największy problem z tego rodzaju programem? Że trzeba na niego wstać, a ja nienawidzę wcześniej rano wstawać. I to jest też jeden z elementów, który pozwala mi się cieszyć wieczorem właśnie w radiu, bo mogę się wyspać. Hubert, jeśli pozwolisz, powrócimy do pracy w radiu i tak dalej, bo na początku chciałbym Cię zapytać o taką rzecz, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z mediami, nie tylko z radiem, ale z tego co pamiętam, miałeś też epizod telewizyjny. No tak, taki 12-letni epizod miałem, ale generalnie przygoda z mediami zaczęła się od tego, że ja nigdy nie byłem fanem radia, wiesz? Ja nie byłem człowiekiem, który siedział przy radiu, słuchał, miał swoich ulubionych prezenterów. Ja nie znałem w większości tych wszystkich historii. Oczywiście znałem nazwisko pana Niedźwieckiego, znałem nazwisko pana Mana, bo tego nie można było nie znać, będąc, żyjąc w świecie dość okrojonych mediów, a na ten czas przypadło moje dzieciństwo i takie początkowe, świadome słuchanie muzyki i słyszenie gdzieś tam radia.
Ale jak powiadam, ja nie byłem z tych ludzi, którzy siedzieli przy radiu i zarywali noce. Radio dla mnie było okej, fajnie, ale istniało równomiernie jak inne byty, nie wiem, jak sklep spożywczy czy koleje państwowe. Stało się tak, że zadzwonił do mnie mój serdeczny przyjaciel kiedyś z takim pytaniem zupełnie oderwanym od rzeczywistości. Wiesz co, kolega otwiera stację radiową. Ty lubisz żużel, sport, może byś wpadł, może byś się zajął, może by coś z tego było. I ja niekoniecznie mając pomysłu na życie, pomyślałem sobie, pojechać sobie mogę, spotkam się z dobrym kolegą, a czy coś z tego wyjdzie, czy też nie, to w zasadzie żadna moja strata, jeżeli nie, a ewentualnie zysk, jeżeli tak. No i pojawiłem się w takiej małej rozgłośni radiowej w Inowrocławiu, która dopiero zaczynała. Przeczytałem jakiś kawałek artykułu z magazynu żużlowego, który miałem ze sobą. No i okazało się, że pan, który weryfikował naszą przydatność ewentualną do zawodu, stwierdził, że tak, nada się. No ale finał tej historii jest taki, że ja faktycznie w tej stacji znalazłem zatrudnienie, ale nigdy nie zrobiłem tam wiadomości sportowych, tylko od razu zostałem DJ-em, gadaczem między piosenkami. A jakie to było radio? Nazywało się to Radio As. Okej. Okay. Dziś nieistniejące już, jak większość takich lokalnych stacji, wcielona w sieć. Zresztą blisko mi było sieć Melo Radio, więc gdzieś tam te drogi po latach z moim obecnym pracodawcą i pierwszym pracodawcą się przecięły. Aha. I potem była telewizja? Nie. Potem było Radio L w Bydgoszczy. Później było... W Bydgoszczy? Tak. Radio L w Bydgoszczy. Później było Radio Elita w Bydgoszczy, czyli Radio Złote Przeboje. Formowała się ówcześnie ta sieć i tam trafiłem. Po czym z tychże Złotych Przebojów trafiłem z powrotem do Radia L, które już nie było Radiem L, tylko Radiem SK. No i jako, że pojawiłem się w tym Radiu SK, to zacząłem się też pojawiać. Ktoś stwierdził, że ewentualnie mogę się przydać w warszawskiej jesce. Zacząłem się pojawiać w warszawskiej jesce. I tak już w tej jesce w Warszawie zostałem i zacząłem żyć w tym mieście 22 lata. A powiedział ci ktoś kiedyś, że masz radiowy głos? Wiesz co? Nie, chyba nie, bo dlatego, że zanim zacząłem pracować w radiu, to jakby... Nie słyszałem takich opinii, a już będąc w radiu, no to trudno było mówić facetowi, który pracuje w radiu, że ma radiowy głos, bo trochę masło maślane. I tak sobie założyłem a priori, że no może mam ten radiowy głos, dlatego mnie w tym radiu chcą. Powiedz mi, bo zawsze lubię zadawać to pytanie radiowcom. I bardzo często je zadaję. Na czym polega według ciebie magia radia? Czego nie ma telewizja, a ma radio? Chociaż żyjemy w takich czasach, gdzie radio nawet widać. To chyba polega na prostej rzeczy. W telewizji masz wszystko podane na tacy. Stoi pani prezenterka czy pan prezenter i mówi, że na przykład na Podlasiu jest burza i za panią prezenterką czy też panem prezenterem pojawia się obraz, który pokazuje, jak ta burza wygląda. I tutaj właściwie masz wszystko na talerzu. Natomiast w radiu siedzi sobie taki chłopak czy pani i mówi, że jest burza, no i sam taki pusty komunikat nie wystarczy. Musisz spróbować przynajmniej słowem jakoś tę burzę zmaterializować w umyśle twojego słuchacza. On uruchamia swoją wyobraźnię i
i tworzymy wspólny świat. Bo wiesz, to jest tak jak z taką zabawą, jak powiesz dzieciom, wyobraźcie sobie samochód. I zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie samochód. Każdy z tych dzieci sobie wyobraża, a później podaj markę tego samochodu, jaki sobie wyobraziłeś. Każdy samochód jest inny w ich wyobraźni. To jest Fiat, to jest Mercedes, to jest Hyundai, to jest BMW. I tak samo trochę działa radio właśnie. Mówimy o burzy, staramy się powiedzieć, że wiatr będzie powyżej 100 km na godzinę, a każdy w swojej głowie tworzy ten obrazek na swój własny użytek. I ten jego obrazek jest tak naprawdę najwłaściwszy. Mimo że jest jednym z miliona innych, to dla ciebie twój obraz burzy jest najbliższy. I to ci daje radio. Nie narzuca ci konkretnego rozwiązania, tylko pozwala ci pozostać gdzieś sobą w swoim świecie i w swoich ramach. Wcale cię stamtąd nie wyciąga. Mhm. Dlatego tak jakby mam wrażenie, że pomogłeś mi odpowiedzieć na to zagadnienie, dlaczego wybrałem na przykład drogę radiową, nie? Bo myślę, że gdybym chciał pracować w telewizji, a przyznam szczerze, że widziałem za kulis, jak wygląda taka realizacja programu telewizyjnego, to chyba rzeczywiście wolałbym i wolałem radio, bo rzeczywiście jest jakaś taka intymność, której nie da się nazwać do końca. Też. Ja się z tobą zgadzam, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ten mój epizod telewizyjny trwał 12 lat. Ja mam bardzo duży szacunek wobec każdej z telewizji, w której pracowałem, wobec ludzi tam pracujących. To jest bardzo ciężka i taka mocno kolektywna praca. Natomiast w radiu tak naprawdę najwięcej zależy od tego człowieka, czy to pani, czy to pana, którzy obecnie siedzą przy mikrofonie i oni swoimi słowami namalują ci obrazek. I to jest niesamowite. Wiesz, tak jak przy naszym spotkaniu dzisiaj, ty włączyłeś Beverly Craven, Promise Me, zapowiedziałeś, że to jest przepiękna ballada i to jest twój sposób widzenia tej piosenki. Kto inny powie, że to jest wyjątkowo romantyczny utwór i przypominam sobie, jak pierwszy raz ją usłyszałem, sytuacja była taka i taka, a jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy kołatała mi się osoba Jolki z 8 klasy i w różny sposób jesteś w stanie poruszyć różną strunę u twojego słuchacza. To jest fajne w radiu. Ale powiedz mi, czy teraz, jak już od lat pracujesz w radiu, jesteś w radiu, to czy masz coś takiego, że chciałbyś wrócić do telewizji, czy na dobre zadomowiłeś się w radiu? Tobiaszu, ja 25 lat swojego życia, w tym roku przypada 25-lecie mojej pracy w radiu. I w tymże radiu spędziłem, w telewizji spędziłem lat 12 i ona zawsze była dla mnie przygodą. To nie tak, że ja traktowałem pracę w telewizji niepoważnie, zdawkowo, nie, wręcz przeciwnie. Bardzo się przekładałem, bo to też jest bardzo stresująca robota, ale pierwszą moją miłością i taką główną wiodącą w życiu było zawsze radio. I to nie jest tak, że ja tęsknię za telewizją. Tęskniłbym za radiem. Natomiast telewizja, świetna przygoda, jak się cokolwiek w życiu jeszcze pojawi, trafi, to pewnie będzie mi miło, natomiast no, chciałbym, żeby to małżeństwo z radiem trwało jak najdłużej, bo jest to moje miejsce na świecie. Fajnie, fajnie to określiłeś, małżeństwo. No bo to jest małżeństwo, są trudne chwile, wiesz, nie zawsze jest świętego Huberta, czasami przychodzisz, masz wrażenie, że w ciągu tych 4 godzin programu nie będziesz miał nic do powiedzenia, bo są święta, bo nic się na świecie nie dzieje,
No, Ale i ta ja też twoja. tak nieraz mam. I ta twoja radiowa żona, wiesz, siedzi posępna, co mi przyniosłeś? A ty wchodzisz i no nie było kurczaka, nie było masła. Ale nagle okazuje się, że jeden telefon słuchacza potrafi wszystko zmienić i w tym małżeństwie znowu jest fajnie, jest wspólny obiad, wspólna kolacja i tak dalej. Powiem Także. ci, że bardzo często ja na przykład tak mam, że biorąc pod uwagę rzeczywistość, która nas otacza, bo jestem radiem totalnie niezależnym, czyli jestem apolityczny i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem osobą, która karmi ludzi tym przekazem, który mamy dookoła, ale powiem ci, że rzeczywiście jest to bardzo trudne zadanie, dlatego że niejednokrotnie chcę złamać trochę ten wszechobecny przekaz, który mamy w telewizji, w radiu i tak dalej, i powiedzieć coś zupełnie innego od siebie. I powiem ci szczerze, że dotrzeć do ludzi z takim przekazem, być może wybrałem trudniejszą drogę, ale uwierz mi, Hubert, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to jest naprawdę cenne. Cenne naturalnie, ale z drugiej strony zawsze się zastanawiałem, jak to robią inni, bo odnoszę wrażenie, że podchodząc do pracy w radiu, musisz znaleźć rolę, w której się najlepiej czujesz. I tak już pozostając przy tych rodzinnych analogiach, ja lubię pozycję takiego wujka, który wchodzi, rozbawia towarzystwo i stroni od tematów, które mogłyby być punktem zapalnym, dlatego że trudno jest przy rodzinnym obiedzie sprawiać komuś przykrość. Ja się oczywiście nie ze wszystkimi rzeczami zgadzam, które są na świecie, nie ze wszystkimi opiniami politycznymi czy ideami politycznymi zgadzam, ale wydaje mi się, że tak zresztą jak powiedziałeś, jest tego tak dużo w ogólnym przekazie, że może ja dałbym tej mojej radiowej rodzinie spokój z tym. Niech sobie każdy pozostanie przy tym, w co wierzy, a ja wolałbym, żebyśmy wszyscy się uśmiechnęli, posłuchali fajnej muzyki i czasami porozmawiali na przykład na temat tego, który z cytatów z Kubusia Puchatka jest naszym ulubionym. Na przykład dziś mam słuchaczkę, która właśnie włączyła radio i zrobiła sobie herbatę. Tak sobie pomyślałem, Boże, jak to może wystarczyć, prawda? No popatrz, mogła zrobić wszystko, tak? Mogła włączyć telewizję, mogła pograć w gry komputerowe, a ten czas poświęciła na to, żeby być z tobą, żeby słuchać tego, co no, w tym momencie wspólnie mamy do powiedzenia. Mam nadzieję, że nie zawodzimy. I to jest też bardzo duża odpowiedzialność. Właśnie, że w tej gonitwie życiowej, że wcale nie jest wszystkim łatwo, wcale nie jest wszystkim przyjemnie, mamy swoje problemy i te mniejsze, i te większe. Ktoś znajduje ten moment, żeby włączyć radio i wprowadzić ciebie do swojego życia. Duże zobowiązanie, I dużo takiego, nie chciałbym powiedzieć, że dyplomatycznego podejścia do rzeczy, ale takiej rozwagi życiowej trzeba zaangażować, żeby być tym towarzyszem, który doceni fakt wybrania siebie właśnie na ten moment. Ja się teraz uśmiecham, bo pamiętam, jak do ciebie napisałem wiadomość z zaproszeniem do radia, to napisałeś mi coś takiego, byłeś wręcz niepewny, czy ty jesteś
osobą na tyle ciekawą, żeby cię zaprosić do rozmowy. No i do tej pory jestem niepewny. Powiedziałem ci przed naszą rozmową, że jestem stremowany, bo nie wiem, no nie umiem siebie ocenić i mam duże wątpliwości, czy jako rozmówca dla ciebie, dla kanału, który miał wielu fantastycznych gości, będę interesujący tak dla prowadzącego, jak i dla słuchaczy będących z nami. Ale słuchaj, ja przed każdym takim spotkaniem zadaję sobie pytanie, bo miałem wielu radiowców tutaj, których generalnie nikt nie zaprasza do rozmowy. I za każdym razem zastanawiam się, z czego to wynika. Czy mentalność jest taka, że wy nie macie nic ciekawego do powiedzenia? No, może i tak się o nas myśli, nie wiem. No, może też jest obawa przed pojęciem radiowej urody, że faktycznie nie jesteśmy w nią wyposażeni i moglibyśmy średnią przystojności dla potencjalnego emitenta takiej rozmowy z nami zepsuć. Trudno jest mi odpowiedzieć, ale wydaje mi się też, że my się dobrze czujemy w takiej pozycji gdzieś tam na drugiej linii frontu. Oczywiście nie chcę mówić za wszystkich, nie jestem rzecznikiem całego środowiska. Ale to jest chyba wygodna właśnie pozycja, że my siedzimy sobie w tym pokoiku zamknięci, mówimy do mikrofonu, mając świadomość, że ten mikrofon tak naprawdę to są setki, dziesiątki tysięcy ludzkich uszu i mózgów, ale też mamy takie trochę poczucie bezpieczeństwa. Natomiast no, będąc odpytywanym, to jest stres. Uwierz mi na słowo, że jest to stres i ja się w tej chwili stresuję cały czas. Ale czujesz się odpytywany przeze mnie? Może źle to ująłem odpytywanym, ale takie... No to nie jest moja naturalna rola. Okej. Okay. Słuchaj, kochany, podbierasz mi robotę teraz, zdajesz sobie sprawę. Rozumiem. Okej. Ale... W twoim przypadku to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ja pamiętam, kiedy kilkanaście lat temu, bo przyznam szczerze, że z tych wcześniejszych radii to nie, ale pamiętam, że kilkanaście lat temu, kiedy właśnie korespondowaliśmy, byłeś w Radiu Z, potem przeszedłeś do Radia Złote Przeboje i potem znowu wróciłeś do Radia Z. Tak, zgadza się. No taka była kolej rzeczy, że z Radia Z przeszedłem do Radia Złote Przeboje, a później wróciłem do Radia Z i chwalę ten moment i wielbię go pod niebiosa. Ale to było na zasadzie, że potrzebowałeś innego doświadczenia? Zresztą to wynikało z różnych historii życiowych. To są takie sprawy, które każdy człowiek musi rozstrzygnąć. Właśnie, bo wiesz, życie to nie tylko siedzenie w tym pokoiku i gadanie do mikrofonu, ale też wiele czynników zewnętrznych, rodzina i tak dalej. I wtedy musiałem wybrać coś, co ówcześnie w moim mniemaniu było najlepszym rozwiązaniem dla mojej rodziny. No i zdecydowałem się na takie rozwiązanie, a jak czas pokazał, to też był bardzo cenny czas, bo to było 5 lat spędzonych w Radiu Złote Przeboje. Wielu rzeczy tam się nauczyłem. Zresztą w każdym miejscu staram się uczyć jak najwięcej i wyciągać jak najwięcej doświadczeń, a później wróciłem do Radia Z i znowu się uczę w Radiu Z. Siódmy rok już się zamknął i tak sobie radzimy. Akurat jeśli chodzi o Radio Złote Przeboje, to wyobraź sobie,
że też miałem przyjemność być w studiu Radia Złote Przeboje. Pamiętam wtedy byłem u Moniki Richardson i Jarka Budnik. Tak. No to był taki czas. Programie. Był taki czas, kiedy Monika z Jarkiem kończyli program o 10, a od 10 do 14 siadałem ja. Także taką mieliśmy sąsiedzką pracę. No ja byłem w czasie, kiedy Monika i Jarka wymieniał wozik. Rozumiem. Tak. Akurat no tak, ciebie no... tam nie spotkałem, ale pamiętam, że byłeś. Słuchaj, powiedz mi, bo ty prowadzisz program Siła Muzyki nocą w Radiu Z od 22 do 2. Powiedz mi, to chyba jest trochę jak nutka w radiu, co? To jest taki przełom trochę, wiesz, bo taką wyraźną zmianę, jeżeli chodzi o nie chcę używać takich marketingowych sformułowań, struktura słuchacza, wyraźną zmianę, jeżeli chodzi o zmianę tego słuchacza, gdzieś tam w okolicach północy zauważam, że do północy to jest jeszcze sporo mam, które przygotowują plecaki, tornistry dla swoich dzieci na rano, czy też robią śniadania dla dzieciaków, sporo tatusiów, którzy majsterkują jeszcze gdzieś tam w garażu. Natomiast od północy zaczyna się taka historia osób pracujących na nockach i wiele razy studentów, ale też wiele fajnych osób z wolnych zawodów, rzeźbiarze, malarze, oni też dzwonią, bo siedzą po nocach i coś tam robią. I to jest nieprawdopodobne towarzystwo, bo jest tak bardzo przemieszane, tak różnorodne, że masz wrażenie, że wiesz, że to nie jest żadna noc, że tu nikt nie śpi, że życie tętni. Oczywiście to jest mylne wrażenie, bo mówimy o ludziach z całej Polski, więc nie jesteśmy małym krajem, każda nieśpiąca osoba w jednym mieście per saldo daje duży tłum, ale naprawdę nocą też się wiele dzieje. A wczoraj, wyobraź sobie, postanowiłem sobie, że przed snem posłucham Radia Z i posłuchałem o godzinie 23:30. Wczoraj tak. Mama mi włączyła radio i powiem ci szczerze, że bardzo przyjemnie mi się tego słuchało. Powiedz mi, czy masz jakiś wpływ na to, ty jako prowadzący, jaka muzyka będzie grana? Czy ja mam wpływ jako prowadzący na to, jaka muzyka będzie grana? Tak, spotykamy się, rozmawiamy często o tym, jaki charakter muzyki miałby być. Ja bardzo lubię scedować z siebie taką odpowiedzialność, że sam tej muzyki już bezpośrednio nie wybieram, dlatego że ja nie chciałbym nigdy stworzyć Radia Hubert, bo podejrzewam, że gdybym ja wybrał swoją ulubioną muzykę, to byłoby to radio, którego słuchałbym tylko ja i nikt ponadto. Natomiast zespół, który... To wcale tak nie musi być. Ale bardzo, jest to, nie musi być, ale jest to bardzo prawdopodobne, zaufaj mi, bo byłby to taki miszmasz gatunkowy, że nie wiem, czy jest wiele osób, które tak mieszają gatunki, jak ja, słuchając muzyki. Natomiast wiesz, im więcej osób ma wpływ na to, jaka muzyka się pojawia, tym większa szansa, żeby wyciągnąć tę średnią, żeby większą liczbę osób zadowolić muzyką, która się pojawia. Ale jak to wygląda na przykład, bo teraz nie wiem, jak to wygląda w czasach pandemii, czy ty normalnie przychodzisz do Radia Z?
Tak, ja normalnie. Ja co wieczór przyjeżdżam, ja siedzę w studiu. Był tylko krótki moment, kiedy to COVID mnie, no nie oszczędził mnie i w związku z tym łącznie z moimi dziećmi, co w sumie z kwarantanną, moją chorobą złożyło się na ponad miesięczny pobyt w domu i te programy robiłem z domu. To brzmiało ok, natomiast ja nie czułem takiej atmosfery. Zresztą sam wiesz, siadasz przed mikrofonem, to jest inne napięcie. Zapala się lampka, wiesz, że jest na żywo i to napięcie cały czas działa mobilizująco na mnie. Natomiast w domu będąc, masz świadomość, że a to nagram, to jak się pomylę, to wrócę, zrobię to jeszcze raz. I nie ma takiego... Czyli nie byłeś na żywo, tylko nagrywałeś. Nie byłem na żywo, nagrywałem, nie byłbym w stanie, dlatego że dość podle przeszedłem tę chorobę, źle się czułem, ale z drugiej strony nie odpuściłbym sobie tej przyjemności, bo tak naprawdę w całym tym, w tym covidowym dziadostwie, które mnie dopadło, to była dla mnie jedyna przyjemność. To, że jednak mimo wszystko mogę ten program zrobić, I to było bardzo fajne. Fajnie, że szefostwo stacji takie rozwiązanie zaaprobowało i już. Ale generalnie, kiedy już nie jestem chory, to jestem non-stop w stacji, zresztą dzisiaj też będę, więc to jest to, gdzie sposób realizacji programu, w którym ja się najlepiej czuję, kiedy jestem w studiu. Wiesz, jest ktoś od serwisów informacyjnych, jestem ja. I jest ta atmosfera. Akurat teraz spotykamy się, bo to radio, w którym teraz rozmawiamy, prowadzę dom, w domu, w swoim pokoju, w którym mieszkam i funkcjonuję na co dzień, więc spotykamy się w domu, ale bardzo się cieszę, że w ogóle technologia daje taką możliwość, żeby robić takie rzeczy. Tak, to jest coś nieprawdopodobnego. Łatwość dzisiaj streamowania czegokolwiek, czy obrazu, czy dźwięku i taka wolność, która temu towarzyszy, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Przepraszam bardzo. Ale się nie szkodzi. Drogi też, panie. Bo też trochę zmagam się z przeziębieniem, ale już jest o niebo lepiej niż to było jeszcze wcześniej. Wiesz jak to jest, no choroby aparatu mowy najbardziej lubią atakować nas, radiowców, którzy tego aparatu potrzebujemy. No, tak padłeś ofiarą choroby zawodowej, kochany. Sam wiedziałeś, no tak. W co się pakujesz. No tak, ale wydaje mi się, że i tak mimo wszystko, bo naprawdę nie z takimi sytuacjami się tutaj mierzyłem. A powiedz mi, ile wcześniej na przykład musisz być w studiu Radia Z, żeby o 22 rozpocząć program? To jest kwestia, która nie ma reguły. Obecnie staram się być jak najpóźniej. Czasy są jakie są, raczej tego kontaktu unikamy, więc staram się jak najmniej przebywać tam w budynku, żeby też samemu nie przenosić ewentualnego zagrożenia. Więc jak zaczynam o 22, to staram się być gdzieś tam 21. 40 na miejscu, żeby spokojnie zaparzyć herbatkę, rozpłaszczyć się i w korytarzu powiedzieć sobie cześć z osobą, którą zmieniam, czy to Mateusz Ptaszyński, czy Marcel. I wchodzę do studia, kiedy już tam nikogo nie ma. I tak to wygląda. Bo oprócz ciebie nikogo nie ma w studiu. W studiu nie ma nikogo, tak. O, to jesteś kapitanem i okrętu, można powiedzieć. No, trochę tak, biorąc pod uwagę stanowisko
realizacji i prowadzenia programu w Radiu Z, to się czuję trochę jak Lord Darth Vader, wiesz, pulpity, wszystko świeci i tylko ode mnie zależy, który klawisz nacisnę, a którego nie, także no, kapitan statku. Ale prowadzącego wiadomości też nie ma obok ciebie. Prowadzący wiadomości jest, ale w studiu obok. Okej. No, bo rzeczywiście w czasach covidowych pewnie wygląda to inaczej. A ja myślałem, szczerze mówiąc, że ty wymieniasz Marcina Wojciechowskiego. Tak, bo tak jak powiedziałem, to zależy. Jest albo Mateusz Ptaszyński, albo też Marcin Wojciechowski. Marcin pojawia się w czwartki, piątki. Mateusz jest w pierwszej części tygodnia. Także to z panami się najczęściej widuje obecnie. Akurat z Marcinem też znamy się osobiście. No Marcin, złoty chłopak. Marcin to zna cały świat, wiesz? Kogo tak. Byś nie zapytał, czy zna, to zna, a kogo byś nie zapytał o Marcina, to też wszyscy go znają. Także dusza człowiek. Tak. A powiedz mi, pogadajmy trochę o muzyce, która jest bliska twojemu gustowi. Jaka to jest muzyka? O, bałem się, że zadasz to pytanie. Dlaczego? To teraz zacznę. Zrób sobie kawę. Nie, żartuję oczywiście. Jest tego bardzo dużo. Najłatwiej jest mi zawsze podejść do tego chronologicznie. Pierwsza miłość to są wszystkie synthpopowe historie. Ultravox, Midi Euro, MD, Tok Tok z niezapomnianym Markiem Hollisem. Obok tego biegła gdzieś tam miłość do czasów Woodstock, Elvin Lee, Ten Years After, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Później to ewoluowało w taką bezwzględną miłość do zespołu Marillion. I tak naprawdę wszystkie te muzyczne historie są ze mną do dzisiaj. Uwielbiam zespoły gdzieś tam z kręgu Cold Wave, uwielbiam bydgoskie Varieté, uwielbiam The Mission, uwielbiam już z nowszych historii, choć wcale nie nowych, taki bardzo ładnie tanecznie grający zespół, który nazywa się Rammstein, czyli mocne metalowe granie. I ta moja fascynacja muzyczna przechodziła wiele etapów, ale gdybym miał określić taką pierwszą piątkę, która ewidentnie najczęściej jest u mnie odtwarzana, to jest Fish, dawny wokalista Marillionu, albo solo, albo właśnie z Marillionem, na pewno Tok Tok z Markiem Hollisem, na pewno Midi Euro i Ultravox, no i to piąte miejsce, no to jest Rammstein. Wyobraź sobie, a propos zespołu Ultravox, że ja po godzinie 18, jako że tak. Mam program od 18 do 21 dzisiaj, po godzinie 18 grałem piosenkę Ultravox. No i wspaniale, którą? Dancing My With eyes. Tears in my eyes. Pięknie. No. A muszę ci powiedzieć, że dwa lata temu bodajże dostąpiłem niebywałego szczęścia. Spotkałem Midziego Jura, mogłem mu uścisnąć dłoń, zrobić sobie zdjęcie, porozmawiać. Absolutnie dzień zapisany złotymi zgłoskami w moim kalendarzu. Fantastyczny facet. A w jaki sposób się spotkaliście? Wiesz co, byłem na koncercie Midziego Jura i tak naprawdę gdzieś tam z kolegą się zaplątaliśmy po koncercie, zasiedzieliśmy się, kolokwialnie rzecz ujmując, i gadaliśmy sobie i nagle przechodzi obok nas taki niekoniecznie wysoki chłopek z resztą włosów na głowie, patrzę, a okazuje się, że to jest Midzi Jur. I tak się stało, że się porozmawiało i było miło. A czy przy okazji pracy w radiu miałeś okazję poznać jakichś polskich artystów?
No tak, sporo tych artystów było w ciągu tych wszystkich lat, wiesz. Myślę, że tych najważniejszych to wszystkich, inaczej, najbardziej znanych, o może tak, nie chcę powiedzieć, że najważniejszych, bo ja bardzo cenię wszystkich muzyków, naprawdę. I też cenię na przykład muzyków discopolowych. To nie jest tak, że dzielę na kategorie, na szufladki. Wszyscy, którzy się zajmują muzyką i potrafią to robić bez względu na jej gatunek, to są ludzie, którzy poświęcają mnóstwo swojej energii, nadziei, wiążą z tym swoje oczekiwania i nie można ich tak lekką ręką skreślać. Niech każdy sobie robi to, co chce. Mnie się nie wszystko musi podobać, ale nie jestem od tego, żeby kogoś stygmatyzować czy kogoś krytykować. Więc wracając do twojego pytania, tak, poznałem większość znanych muzyków w Polsce, a na pewno tych, których chciałem. A kogo na przykład? No najbardziej chciałem pana Janusza Panasewicza z Lady Punk, który to zespół Lady Punk... Kurczę, a ja nie mogę z panem Januszem się skontaktować. Wiesz, Lady Punk, jak miałem lat, może tak od 5 do 10. O, to był dla mnie zespół numer 1. I pamiętam jeszcze, zapewne nie znasz takiego wynalazku, jak magnetofon szpulowy czterościeżkowy. Było coś takiego. Mama ci może opowiedzieć kiedyś. Tak. Podłączony kabelkiem DIN, trzyżyłowym, bo nie potrzeba było piątki, do telewizora i nagrywałem na tę szpulę koncert Lady Punk i później słuchałem do zdarcia taśmy. Także no, byłem też fanem wielkim i dlatego pana Janusza bardzo chciałem poznać. No i summa summarum poznałem. Ale w Radiu Z? Tak, pana Janusza w Radiu Z. No. Okej. Okay. A z wieloma osobami udało mi się gdzieś tam podczas mojego epizodu muzycznego, bo muzykowałem przez chwilę dość intensywnie, gdzieś tam na wspólnych koncertach poznać. No i nawet napić się piwa z niektórymi momentami za dużo. No tak, jak to bywa. Bardzo dawny czas. Jak to bywa w światku artystycznym, prawda? Ale to wiesz co, to też to tak nie do końca bywa, bo wiele osób jest takich, które potrafią zaskoczyć. Na przykład Kuba Płucisz, założyciel zespołu Ira. Człowiek, który kojarzy się z rock'n'rollem bezwzględnie, bo największe przeboje Iry są jego autorstwa. To jest absolutna abstynent. Kto by pomyślał? Facet z długimi włosami do pasa, odziany w skóry. A on się raczy wodą mineralną. Tak, ja powiem ci szczerze, że w ogóle... Jeśli chodzi o zespół Ira, to moim takim celem, jeżeli tak to mogę powiedzieć, jest zaproszenie do rozmowy Artura Gadowskiego. Skoro już rozmawiamy o Irze, bo uważam, że mają świetne piosenki. No tak, na naszej scenie to jest jedna z najmocniejszych nazw, bezwzględnie Ira trwa i ma się dobrze. Także no powodzenia. Znając ciebie, słuchaj, na pewno będzie Artur Gadowski z tobą rozmawiał, tak. Znając ciebie, twój upór. Skoro mnie udało ci się namówić człowieka wyjątkowo niechętnego wywiadom, to prawda, musiałem cię trochę namawiać. No ale już teraz rozumiesz dlaczego. No ja po prostu jestem nudziarzem, jestem taką fafułą. Siedzę, gadam, żadnych rewolucyjnych treści nie przynoszę, żadnych plotek nie przynoszę. No ale ja też nie. No to dwie fafuły się zebrały i pogadały. No, o to chodzi. O to chodzi. Ale... Powiedz mi, jak to jest, jak ty kończysz program w Radiu Z o drugiej w nocy, to od razu wychodzisz z radia i do domu? No tak, kilkanaście minut po drugiej wsiadam w auto
jadę do domu, chociaż czasami wymyślam sobie, że na przykład o 2:30 pojadę zrobić zakupy w nocy. I jadę, robię zakupy na cały dzień dla całej mojej rodziny, bo mi się wtedy podoba, bo nie ma, wiesz, nie ma tłoku, nie ma kolejek, sklepy są całodobowe, niektóre, więc ale można spokojnie gdzie to o tej zrobić. porze można zrobić zakupy? To nie chcę robić nikomu reklamy, ale na Privie ci sprzedam parę adresów, które A działają. to mnie zaskoczyłeś, powiem szczerze. Bo nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że o 2 w nocy można zrobić zakupy jeszcze. Słuchaj, ale wiesz, jaki to jest komfort? Przyjeżdżasz do miejsca, wyobrażam sobie, w którym zwykle są absolutne tłumy, a o tej 2:30 ty sam z wózeczkiem, wiesz, jeździsz po wielkiej hali, gwizdzesz sobie, przeglądasz, oglądasz to, na co masz ochotę. Super sprawa. Nocnym markom polecam. To jest trochę tak, jakbyś miał codziennie nockę. No, powiedzmy. Ja generalnie jestem nocnym markiem, więc nawet w weekendy, kiedy nie pracuję, moja rodzina z kolei należy do tych dość wcześnie chodzących spać. Ja tak czy inaczej, o 3:00, 4:00 dopiero chodzę spać, bo dla mnie noc jest takim naturalnym czasem bytowania i funkcjonowania, więc ja po prostu lubię noc. I kiedyś Hiorzemu dowalę za to, że się nazywał królem nocy, wiesz? Jest najbardziej intymnie? Wtedy jest spokojnie. To A jest w ciągu to. Dnia nie ma tego spokoju? W ciągu dnia jest zdecydowanie bardziej intensywnie, wiesz, zdecydowanie więcej ludzi, zdecydowanie więcej takich historii, które powodują, że powstaje ciśnienie. Więcej też się dzieje, większy jest udział taki aktywny newsroomu, gdzie to co chwilę ktoś coś przynosi, a to pojawiają się jakieś hot newsy, a to pojawiają się też jakieś akcje ogólne, które są gdzieś tam obligują prowadzącego do umieszczania ich w treści programu. Noc jest zdecydowanie bardziej luźna. Jak mamy ochotę, tak jak wczoraj słuchałeś, jak mamy ochotę pogadać o Kubusiu Puchatku, to sobie gadamy, nie? Ja w ogóle powiem ci, że do Kubusia Puchatka mam taki sentyment, dlatego że to jest jedyna bajka. Ja nie byłem jakiś tam bajkowy za bardzo jako dziecko, ale to była jedyna bajka, którą oglądałem. A wiesz dlaczego? Bo dla mnie to była taka bajka, ale bardzo realna. Bo mówiła o relacjach, mówiła o przyjaźni, mówiła o bardzo ważnych wartościach, nie? Tak, to jest uniwersalna akurat historia, jeżeli chodzi o przekaz, bo tam miś o pozornie bardzo małym rozumku nauczył świat wielu istotnych historii i wszyscy ci, którzy się zrzymają, że to może dla dzieci historia, to tak nie do końca prawda. Ja bym chciał, żeby w kanonie lektur osób dorosłych znalazł się Kubuś Puchatek, bo na wiele rzeczy, może nie tyle otwiera oczy, ale wiele rzeczy przypomina, które gdzieś tam po drodze stały się oczywiste, gdzieś po drodze spowszedniały i może jako dorośli je zgubiliśmy, a taki misio o małym rozumku no bardzo, bardzo potrafi otworzyć oczy i przypomnieć te rzeczy, które są naprawdę ważne. Ale cały program był wczoraj poświęcony Puchatkowi? Nie. Cały nie. Godzinkę sobie przypomnieliśmy z racji dnia właśnie Puchatka. Słuchacze mogli się podzielić tymi powiedzeniami, które gdzieś do dzisiaj z nimi funkcjonują. 4 godziny Puchatka to mimo całej miłości dla tego urokliwego stworzonka mogłoby być delikatnie za dużo. No tak. Hubert, bardzo serdecznie dziękuję ci za tą rozmowę. Mam to ja ci bardzo dziękuję. Było tobie przyjemnie.
Słuchaj, mnie było bardzo przyjemnie, ale cały czas towarzyszy mi poczucie, że nie chciałbym się przyczynić do tego, że będziesz miał mniejszą liczbę odsłon na swoim kanale przez to moje gadanie. Nie mam mniej. Uf. Nie mam mniej. Cieszę się bardzo. To dobrze. To ci mogę powiedzieć. Jak nie mam mniej, to znaczy, że było dobrze. To jestem bardzo zadowolony, a najbardziej cieszę się twoją radością. O, uwielbiam takie sentymentalne podróże, ale na pewno jeszcze kilkanaście lat temu w życiu bym nie przypuszczał, że będę twoim kolegą po fachu. No i nie tylko po fachu, wiesz, już nie bądźmy tacy skromni, no. Okej. Nie tylko robota nas łączy, tak? Naszym gościem był Hubert Radzikowski. My zostajemy jeszcze przez chwilkę, bo robimy sobie fotkę. A ja zostawiam was z muzyką. Za moment zagra wielki hit lat 90.